Święty Bernard Sclervo, geniusz chrześcijaństwa. Żył w XII wieku, złotej epoce dziejów Europy, która obfitowała w wybitnych świętych i wielkiej miary intelektualistów. Święty Bernard Sclervo należał do wybitnych przedstawicieli tej elity. Bez kompleksów stawał przed możnymi tego świata, aby ich pouczać o obowiązkach, jakie mają względem Kościoła. Był porywającym mówcą. Gdy się pojawiał w mieście, dziewczęta drżały o swych narzeczonych, gdyż jedno jego kazanie wystarczało, by cysterski habit założyło kilkudziesięciu młodzieńców, w dodatku tych najwartościowszych. Bernard przyszedł na świat w 1090 roku w zamku Fontaine, niedaleko Dijon, w rodzinie możnowładczej. Jego ojciec, Teskelin, jako wasal księcia Burgundii przebywał na dworze seniora. Matka Aleta była córką hrabiego Bernarda z Montbart. Dokładała wszelkich starań, by siódemkę dzieci wychować na gorliwych katolików. Gdy Bernard podrósł, rodzice wysłali go do szkoły przy klasztorze kanoników Szatilą na Cekwaną. Niedługo po ukończeniu nauki, i powrocie do domu Bernarda w 1107 roku, zmarła jego matka. Wówczas Bernard zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny z prośbą, by zastąpiła mu Matkę Ziemską. Wkrótce potem podjął decyzję, że dalsze życie spędzi służąc Bogu za murami klasztoru. Do wyboru takiej samej drogi życia namówił także wielu swoich krewnych i przyjaciół, wszyscy spotkali się w szatilą, by wspólnie przygotowywać się do życia monastycznego. Rok 1113, w którym Bernard wraz z czterema braćmi oraz dwudziestoma pięcioma krewnymi przyjaciółmi przekroczył bramę klasztorów Sito, stał się przełomowym nie tylko w życiu przyszłego świętego i jego towarzyszy, ale także w dziejach cystersów. Założony czternaście lat wcześniej przez świętego Roberta z molesmi zakon przeżywał trudności. Brakowało powołań, a wysoka śmiertelność mnichów zdawała się wskazywać, że istnienie tej gałęzi rodziny benedyktyńskiej nie jest miłe Bogu. Wstąpienie doń Bernarda zapoczątkowało nową epokę w dziejach zakonu, czas jego szybkiego rozwoju. Bernard wybrał sito, a nie na przykład Clini, niegdyś wielki ośrodek reformy benedyktyńskiej, ponieważ pragnął żyć według surowszej reguły, a taka obowiązywała w zakonie cysterskim. Wielce utalentowany, a przy tym niezwykle gorliwy Bernard, już po dwóch latach od przywdziania białego habitu, otrzymał od przełożonego, świętego Stefana Hardinga, misję otwarcia nowego klasztoru. Z zadania wywiązał się znakomicie, choć nie było ono łatwe. Zanim zakonnicy pionierzy zagospodarowali się, przeżyli okres wielkiego niedostatku, kiedy z braku innego pożywienia jadali korzonki liście buku. Trudy i poświęcenie nie poszły jednak na marne. Wkrótce nowe opactwo w Klerwo zapełniło się mnichami, a jego nazwa związała się na zawsze z imieniem pierwszego przełożonego. Co ciekawe, do wspólnoty wstąpił także owdowiały ojciec Bernarda Teskelin. Ten wybitny mąż był posłuszny opatowi niczym syn. Sława klasztorów klerwo, kierowanego przez słynącego z mądrości i praktyk pokutnych młodego mnicha, rozniosła się po chrześcijańskiej Europie. Już po trzech latach istnienia ilość mieszkających w nim zakonników była na tyle duża, że niektórzy ruszyli w inne zakątki Europy, by zakładać nowe domy cysterskie. Istnieje powiedzenie iż klasztor jest przeciąkiem nieba. Z pewnością tak też odczuwał to święty Bernard. Kilka godzin modlitwy dziennie, w tym nocne pobudki, by Bogu oddać cześć, praca w milczeniu, rozmyślania, studia biblijne, surowe praktyki pokutne, a wszystko to dla Jezusa Chrystusa. Opad nie chciał niczego więcej. Lecz cóż, nie jest światło, by pod korcem stało, o świątobliwego opata, upomniał się Kościół. W 1128 roku Bernard został zaproszony na synod do Niespieszno mu było opuszczać zacisze klasztorne, zwłaszcza że surowe umartwienia, jakie praktykował, nadszarpnęły jego zdrowie, jednak ponaglany stawił się na zjazd duchowieństwa i wywarł duży wpływ na przebieg obrad oraz powzięte postanowienia. Odegrał także ważną rolę w procesie tworzenia reguły dla zakonu templariuszy. W 1130 roku zmarł papież Honoriusz II, i wtedy zdarzyło się nieszczęście. Doszło do podwójnego wyboru jego następcy. Świat chrześcijański był zdezorientowany, kto jest prawdziwym Piotrem Inocenty II czy też Anaklet II. W celu rozstrzygnięcia tego dylematu król Francji Ludwik VI zwołał synno do Etomp i poprosił Bernarda o przybycie. Zbadawszy sprawę, Bernard wskazał na inocente II jako prawowitego papieża. Autorytet opata oraz jego dar przekonywania sprawił, że niemal cała Francja uznała innocentego. Teraz Bernard Sclervo starał się uzyskać od króla Niemiec Lotara III pomoc militarną dla prawowitego biskupa Rzymu. Sprawa nie była łatwa, gdyż władca ten próbował wykorzystać sytuację i zwiększyć swój wpływ na wybór biskupów. Naciskany przez Bernarda wycofał się jednak ze swoich roszczeń i obiecał wesprzeć innocentego drugiego. Na wezwanie papieża do Italii udał się także opat Clairvaux. Niestety problemu nie rozwiązała śmierć Anakleta, gdyż jego zwolennicy wybrali kolejnego antypapieża, Wiktora. Ten jednak wkrótce osobiście odwiedził opata Bernarda i oświadczył mu, że rezygnuje z pretensji do urzędu papieskiego. Rado świątobliwego cystersa nie miała granic. W 1139 roku Bernard wziął udział w drugim Soborze Laterańskim. Podczas obrad papież zaproponował mu objęcie biskupstwa w Rems. Mnich jednak odmówił przyjęcia nominacji. W tym czasie uwaga Bernarda skupiła się na uznanych za błędne naukach Piotra Abelarda. Wybitnemu solastykowi Cysters odpowiedział ogłaszając traktatus contra capitula errorum Petri Abelardi, a zwołany rok później synod w sens potępił naukę Abelarda. Z wielką radością opat Klerwo przyjął w 1145 roku wybór na stolicę piotrową swego wychowanka, Bernarda z który przyjął imię Eugeniusz III. Wspierał go swoimi radami. Napisał także dla niego traktat De Consideratione o rozwadze, w którym uzmysławiał cystersowi na tronie papieskim wagę urzędu, który pełnił, zadania, jakie przed każdym wikariuszem Chrystusa stoją, oraz udzielił mu konkretnych rad co do traktowania podwładnych i współpracowników. W 1146 roku Eugeniusz powierzył swemu dawnemu mentorowi zadanie głoszenia drugiej krucjaty. Utrata Edessy w Ziemi Świętej zdobytej przez muzułmanów wstrząsnęła sumieniami katolików. Bernard podjął się tej misji z wielką żarliwością. Na jego apele odpowiedziało wielu rycerzy europejskich, w tym królowie Francji Ludwik VII i Niemiec Konrad III. Niestety, lekkomyślność krzyżowców sprawiła, że wyprawa zakończyła się klęską. Wielu wyśmiewało wówczas Bernarda za wcześniejsze wieszczenie zwycięstwa i winiło go za śmierć swoich bliskich w Azji Mniejszej. Ten odpierał zarzuty. Krucjata była dziełem nieba, lecz wady, nieporządek, książąt i rycerstwa uczyniła ich niegodnymi służenia Bogu, niezdatnymi do skończenia jego dzieła. Jeśli miałem kazania o Krucjacie, to nie z innego powodu jak rozkaz papieża i rozkaz Boga. Co więcej, zamyślał o zorganizowaniu kolejnej krucjaty, jednak przeszkodziła mu w tym śmierć. Opat Bernard zmarł w opinii świętości 20 sierpnia 1153 roku w opactwie Clairvaux. Już za życia powszechnie znane były cudowne wydarzenia związane z jego działalnością, nic więc dziwnego, że bardzo szybko został uznany za świętego. Do chwały ołtarza wyniósł go papież Aleksander III w 1174 roku. Święty Bernard Sklerwo był geniuszem chrześcijaństwa, wybitnym intelektualistą, autorem licznych traktatów teologicznych, utworów ascetycznych i listów. Najbardziej znanym jego dziełem jest komentarz do Pieśni nad Pieśniami. Osiągnięcia świętego w tej dziedzinie stały się podstawą do ogłoszenia go doktorem Kościoła, co uczynił papież Pius VIII w 1830 roku. Wspomnienie liturgiczne świętego Bernarda przypada 20 sierpnia. Przymierze z Marią nr 77 z 2014 roku. Czytał autor Adam Kowalik.